cześć, witajcie. Talerzujemy gorczycę pod przężytą, nawet wyrosła. Łóżdeczko zakwitła. Można byłoby to zrobić parę dni wcześniej. Ale tak nie było kiedy, bo to odcinałem to żyto. Widać się zeszło. Wyjdziemy zaraz, zobaczymy jak to wygląda. Już ogólnie, a to możemy tu wyjść. Już ogólnie jest czas, z tego względu, że zakwitło, ale bardzo dużo, tak jak na tym polu to jeszcze tak nie ma tragedii. Ale już są dziury w liściach i bardzo dużo jest glist na innych polach. Robię to tak w miarę na głęboko, to jest już pocięte takie. Połamane, pocięte. Wszystko. Głęboko, no to głębokawo jest, bo jest, tak jak wezmę tutaj, to mam na prawie całą dłoń, to 15 będzie. Czy na raz by się dało? No dałoby się, ten talerz trzeba by głębiej, żeby lepiej kopało, bo jeździć bardziej nie zakop, bo ona by wywraca ten skrajny, bo jest uchylony do góry. Dałoby się dało, tylko że mówię, czy ten talerz mocniej nastawi, żeby głębiej kopał. I dużo jest pozostałości. Na radice talerzowe w silniku dałyby sobie radę po tym przejść. A dlaczego robię dwa razy? No z tego względu, że właśnie, jeszcze jedna kwestia, żeby było mniej przężyta w tej gorczycy. Bo się trawę przeżyto, a zboże to jest takie jak trawę byśmy robili. Gorczyca to jest podatna, duża, ładnie się mieli. Ładnie się mieli, ta gorczyca ładnie się przygniata, tnie. A ze zbożem to jest problem. I miałem problem, znaczy może nie problem, tylko robiłem pole po owsie. Też gorczyca trochę niższa była niż tu. Bo tutaj to ładna w miarę. Robiłem pole i musiałem dwa razy zrobić, bo tam gdzie za kombajnem bezpośrednio, gdzie pokos leżał, był owiec, to no tragedia, no takie były pecyny duże jeszcze. Jak dwa razy zrobiłem, jest ładnie, a jak będę siał jeszcze za parę dni, no to ta ziemia troszkę obecnie, te pecyny się będą ładnie rozsypywać i będzie ładnie wyglądało pole. Bo na raz jak zrobiłem i jeszcze raz podczas siania bym robił, to tak gdzie niegdzie mogłoby być niedoprawione. Jak zrobiliśmy dwa razy teraz i później jeszcze raz będziemy robić, to będzie ładne, równiutkie pole. Muszę chyba wał muszę, tak, bo za bardzo pracuję, muszę wyjść wał, wyciążyć, bo tam musiałem, żeby wyżej szedł, z tego względu, że tam jak cięło ten owiec, to się przypychało tutaj na walcach, mi się często zapychała talerzówka, tak to sobie pracowała. Może tu weźmiemy, zobaczymy, czy tutaj będzie ok. Trzeba uważać, bo jak szybka, to takie tyle ziemi ściągnie, że później na dwa razy trzeba to rozciągać tą ziemię, bo zrobi takiego kopca dużego. Kopca, kopiec. Dobrze, dobrze. No i oj, dobra, jedymy. Opryskane. Znaczy dałem tak, 250 kg Ultra i Ultra 8 i UG Max. Opryskane. Zobaczymy, co ten UG Max Specifics da. Okaże się. Nie, jeszcze wał pracuje, na końcu musimy wyjść. Jeszcze go przestawić. Przężyto, kasyno, taki niby tu lepszy kawałek pola jest. Było tu przężyto, meloman dało około 5,5 tony z hektara, 6 ton na pewno nie było, ale 5,5 to było. Tu już niby dołek, a ile słabszy ten pogląd. Na takim niższym i gdzie nie ma przężyta, to na raz można się, tylko no nie sieje z tego względu na raz, bo no bo jest tego trochę przężyta, bo wylatywane i to tak idealnie by nie doprawiło.
Wasz ładnie kręci. Nieraz to za ziemią zalepione, jak jest trochę taka wilgoć. Patrzę dookoła, czy jaki olej nie cieknie, czy coś, bo walnęło mi ostatnio, jeden przewód strzelił od czego? No, od chłodzenia, od wody, od płynu, od chłodzenia filtra oleju. I trochę płynu wyleciało, no nie trochę, bo dodałem dychę i jeszcze jest mało. Trzeba będzie jeszcze teraz, zmieniłem przewody. Używane od samochodu kupiłem, bo takich nigdy nie mogłem dostać. Ładnie się mieli. No i talerzujemy na kolejnym polu, poplon. Tu obok jest pole po kukurydzy, co było talerzowane, jest przygotowane pod siew żyta. I teraz to pole talerzujemy i te dwa kawałki będą zasiane żytem populacyjnym. Z tego względu, że możliwe, że to będzie skoszone na sianokiszonkę, więc hybrydy nie sieje, no bo szkoda materiału i kosztów, żeby hybrydowe siać tutaj, jeśli będzie morze koszone na sianokiszonkę. Już te glizdy, gnatarz rzepakowiec zaczął atakować gorczycę, co prawda ona i tak już zaczyna kwitnąć gdzieniegdzie, więc już czas najwyższy ją talerzować, to jedno, a drugie glizdy. Trzecie to, że już czas i siać pszenżyta zaczyna się, bo mamy dzisiaj 14 września, sobotę, więc poniedzieli w następnym tygodniu pasowałoby już i wsiać. Mam jeszcze trochę żyta do siania i to pszenżyto i trawę do koszenia, więc już teraz sobie to talerzuję, żeby mi ten dziot jak najmniej zjadł tego poplonu. Kończę to i spinam siewnik i jadę przesiać 8 hektarów pod kukurydzę. Gorczyca też rośnie, też ładna, można powiedzieć tak jak i tu. I siejemy jeszcze raz gorczycę, na raz. Zobaczymy jak to wyjdzie. Poplon to można tak zaryzykować na raz, nawet jak jest ładny, wsiać. No i też by przeszło. Tutaj też by zdało egzamin na raz, tylko właśnie że zapałem gałąź od lasu i mi się przyblotowało. Też by zdało na raz, przynajmniej w tej części pola, tam na dołku trochę nie, bo jest w tym pszenżyta więcej, to już tak gorzej się to uprawia. Ale żyto zostało wsiane w pojęczmieniu o zimym na raz, znaczy nie tak, że na raz, tylko w sensie, że był poplon, gorczyca, później była jeszcze raz gorczyca, no i w gorczyce za jednym przejazdem wsialiśmy żyto, a druga część pola to była talerzowana, bo tam duża dawka obornika poszła i był ładny poplon, a było pszenżyto, więc chciałem jak najwięcej tego pszenżyta zniszczyć, dlatego talerzowałem poplon. Znowu się przypchało. Znowu gałąź od lasu. Gałąź, jaki leży, to nie może jej przerobić, bo ją ściągał. Z tego względu, że no, jest trochę tej masy zielonej i nie może przeciąć. Jak jeżdżę samorzysko, robię po żniwach, to ładnie taką gałąź to przecina, albo jak nie może przeciąć, to ją w dusi przeskoczy. A tutaj to spycha. Jest taka piaskowata ziemia i jest tej masy zielonej, to zaraz spycha. To od lasu tak najgorzej właśnie. Tu nigdzie indziej się nie zapcha, to od lasu się zapcha. Już miejscami zaczęła się ta gorczyca kulić, no bo jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tych glist na tej jednej roślinie. Też jeszcze zależy, w której części pola i na którym polu. Tu tak jest, no ale średnio, ale było takie pole, że czarne było. Normalnie już patrzyło się z traktora, to czarno było widać. Tyle tych
glist było. Ale już nie ma, bo jest talerzowane. Już się rozkładają w ziemi. Trochę tej masy zielonej mamy, wniesiemy, trochę składników wyciągnęliśmy z ziemi, z powrotem pójdą wierzchnią warstwę. Nie został azot i potas wypłukany w głąb ziemi. Dodatkowo mamy masę organiczną. Porchnica nam się troszkę poprawi. Za rok wstępnie, za wszystko zależy jak zima będą, ale taki sam plan. Zbieramy zboże, słomę tam z którego pola zbieramy i siejemy. Poplon, jedna jazda. A w tym roku, no opłacało się, no nie jest może jakoś nie wiadomo jak duża ta korczyca. No też w takiej wcześniej fazie ją niszczę, bo wiadomo gdybyśmy zostawili ją jeszcze ze 2 tygodnie, gdyby glizdy nie było oczywiście. Za 2 tygodnie gdybyśmy ją zostawili i by sobie rosła, to by kwiat wyszedł, no ona by była troszkę wyższa, jeszcze by podrosła. Bo jeszcze tak tragicznie z wilgocią nie ma, no już jest suchawo, ale no jeszcze nie usycha ta gorczyca. Ale znowu włókno, tam można teraz łatwo sprawdzić w takiej fazie. Gdy jest zielony pąk, w większości bierze się łodygę, to jest taka wiotka, mięciutka. A gdy się weźmie taką, która już ma kwiat, to jest włókno w łodydze. Takie włókno bardzo długo się będzie rozkładało, zanim odda składniki, które pobrała. Nawet jest tą możliwością, że jak taką bardzo, bardzo przestarzałą dopiero stalerzujemy, czy tam założymy, to po 4 latach tam zaczną składniki wracać do ziemi, więc no to jest bez sensu przetrzymywanie tego poplonu. Dlatego teraz talerzuję, nawóz już jest dany, UG Max dany. No i poniedzieli siejemy. Dobra. Ja to kończę, jadę spinać siewnik i jadę przesiewać pod kukurydzę. Na razie, cześć.